Wyobraźmy sobie, że w naszym codziennym zabieganym życiu na chwilę zwalniamy. Zmieniamy perspektywę patrzenia na świat i odnajdujemy świat bezdomnych zwierząt. Na co dzień radzą sobie jak mogą, ale jednak potrzebują naszego wsparcia i pomocy. A co jeśli możemy pomagać bezdomnym zwierzętom i przy okazji świetnie się bawić? Taką okazję mieli wszyscy przybyli na koncert zespołu Proletariat, organizowanego w Centrum Kultury przez Straż Zwierząt. Koncert Proletariat akustycznie razem ze Stefanem Machelem z TSA na rzecz naszych bezdomniaków grodziskich, psów, które mamy pod opieką, psów, kotów. Rozrywka w szczytnym celu została doceniona przez gości. Mamy w domu dwa psy. Oba psy, jeden przybłęda, a drugi jest ze schroniska, więc jak najbardziej popieram. Pomysł doskonały, bardzo się cieszę, że mam okazję uczestniczyć w takim wydarzeniu. Cel jest bardzo szczytny, więc oby więcej takich inicjatyw. Myślę, że wiele ludzi, którzy kochają muzykę, kochają też zwierzęta. Pewnie i tak bym szła na Proletariat, natomiast podobało mi się to, że to jest na rzecz zwierząt, tak? Zwłaszcza, że to nie pierwsze tego typu wydarzenie. To jest już drugi koncert Proletariatu w Grodzisku, na który zapraszamy. Jak zwykle Proletariat zareagował genialnie i sami mają też psy, więc... Więc wszyscy chętnie stanęli przed obiektywem Marcina Masalskiego podczas sesji z podopiecznymi straży. Jak widzą, podobał się koncert w wydaniu akustycznym? Powinno być ich więcej, tak? No ale rozumiem, że to jest kwestia kultury, pieniędzy. Bardzo mi się podobał, naprawdę rewelacja. Był bardzo pozytywny. Chociaż nie jesteśmy fanami tego typu muzyki, jakimiś bardzo ortodoksyjnymi fanami, to podobał nam się zdecydowanie. Super. Koncert dobiegł końca. Do następnego jeszcze daleko. Jak zatem można wspomóc Straż Zwierząt? Każda forma zaangażowania się, chociażby kliknięcie, udostępnienie, to jest już coś. Przede wszystkim pierwsza rzecz to jest zaczęcie od siebie, tak? Kropla drąży skałę. Zacznij powiedz swojego psa, nie dopuścić do tego, żeby suczka się rozmnożyła i to jest już dla nas ogromna pomoc. Jeśli wszyscy zmienimy perspektywę i będziemy pomagać, to z pewnością hasło Pieskie Życie zmieni swoje znaczenie.